Witam serdecznie. Piotr oglądają Państwo telewizję Republika. Ze mną i z Państwem gość, Andrzej Śliwka, były, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. No, jednym z Pana następców jest Robert Kropiewiński, jeden z najbogatszych polityków Platformy Obywatelskiej, właściciel 12 mieszkań. No i pytanie do pana, panie pośle, jak pan ocenia majątek zgromadzony przez milionera z Platformy Obywatelskiej, czy w pana ocenie to, co zostało ujawnione w programie ściśle jawne w Republice w ostatnią niedzielę, to, że z jednej strony dwa mieszkania w zeszłym roku zostały, został właścicielem nowych mieszkań Robert Kropiwnicki, z drugiej strony jedno miało rzekomo być, jak pisze w jednym ze swoich oświadczeń, miało trzymać w spadku, no ale jeśli to wszystko nawet tak wygląda, no to musiał przeżyć za 1500-1700 zł miesięcznie w zeszłym roku 2023 roku wyborczym. Jak pan to komentuje? Panie redaktorze, nie jest zarzutem, nie, nie, nie powinno się stawiać komuś zarzutu z powodu jego umiejętności, jeżeli w sposób legalny doszedł do tego majątku. I pan, pan Kropiwnicki, wszyscy wiemy o tym, że ma wiele mieszkań. To państwo o tym mówiliście już, pan redaktor o tym pisał już lata temu. Pojawiały się tam wątpliwości związane z lokatorami i najemcami, którzy znajdowali się A to w to tej... musi pan poseł uważać, bo przez to Patryk Jaki chyba przegrał proces z Robertem Kropiwnickim. Niech pan Kropiwnicki to jakby wyjaśni. Ja słyszałem o tych lokatorach, o tych najemcach, więc tutaj wszyscy wiemy o tym, że pan Kropiwnicki, można powiedzieć, ma taką małą wspólnotę mieszkaniową i podnajmuje to. I tylko zasadniczy problem, panie redaktorze, jest inny. Jest następujący: że to, co pan Kropiwnicki przedstawił w swoim oświadczeniu, oświadczeniu majątkowym, no jakby się nie zgadza, nie spina się finansowo, mówiąc kolokwialnie. No zaraz, ale to nie można przeżyć za 1700 zł miesięcznie? Wie, Pan, czy... jakbym był e, panią minister Binkowską, to bym mówił, że tylko frajerzy lub złodzieje za 6000 żyją, to za e, 6, prawie 6 razy mniej, czy, czy prawie 3 razy mniej. 3,5. to e, z, wydaje mi się, że pani Binkowska nie wystawia najlepszej legitymacji świadectwa na rzecz swojego partyjnego kolegi. Ale wracając do rzeczy, rzeczywiście jest to bardzo ważna Kwestia, ponieważ w polskim życiu publicznym ważna jest pewna transparentność i wyjaśnienie pewnych kwestii. Pan Kropiwnicki, w moim przekonaniu, gdyby nie miał nic do ukrycia, by tutaj przyszedł do pana redaktora, a nie uciekał, czmychał. Ja bym go chętnie kamerą, zaprosił na rozmowę. Przed, kamerą, przed kamerą Telewizji Republiki. Ale wydaje mi się, że to jest taka. Chyba praktyka podjęta przez polityków koalicji 13 grudnia, żeby uciekać przed trudnymi pytaniami. No dobra, ale pani. Nie przypadkowo, pośle. właśnie, panie redaktorze, jedno zdanie, tylko jeżeli proszę, proszę. bardzo. Nieprzypadkowo właśnie uciekają przed kamerami e, telewizji Republika, dlatego aż musicie zmuszać sądownie niektórych polityków, żeby was wpuszczali. No właśnie, na, ale o tym e, za chwilę. Jeszcze jedna kwestia. Wiceminister Robert Kropiliński nadzoruje firmy, e, które działają w branży nieruchomościowej. Polski chodnik nieruchomościowy, polski chodnik hotelowy. Wcześniej ma udziały w spółkach, które działają w sektorze nieruchomościowym. Konflikt interesów czy nie? Absolutnie konflikt interesów. Znaczy, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli na tym samym rynku funkcjonują podmioty, w których minister wykonujący prawa z akcji, a trzeba powiedzieć sobie jasno, polski holding hotelowy, polski holding nieruchomości to są dwa podmioty oczywiście spółki kapitałowe, spółki akcyjne ale w których skarb państwa ma większość, panie redaktorze, szanowni państwo. To decyzją ministra, który de facto w ramach uprawnień wynikających z walnego zgromadzenia akcjonariuszy podpisuje instrukcje na te, na te zgromadzenia. To on de facto wskazuje członków Rady Nadzorczej, którzy podejmują decyzje odnośnie składu zarządu tych spółek. W związku z powyższym, jeżeli pan redaktor mnie się pyta, czy pan minister Kropiwnicki, który ma tak olbrzymie kompetencje w tym zakresie, a zarazem jest wspólnikiem, posiada udziały w spółkach na tym rynku, w, tej danej, w tym danym sektorze gospodarki, dobudzi to moje olbrzymie... A może wódkości. jest po prostu oszczędny, zaradny... I potrafi no, skutecznie oszczędzać jednocześnie. To niech, się obroni, to niech się obroni, bo z materiału, który był przedstawiony w niedzielę, oglądałem program pana redaktora, no, szczerze powiedziawszy te zarzuty, które zostały przedstawione są e, miażdżące dla pana ministra Kropiwnickiego. Ale przy tej On... okazji pojawił się też wątek obsady stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Członek zarządu totalizatora sportowego Szymon Gawryszczak to... Kolega wieloletni, a nawet można powiedzieć wspólnie z wiceministrem Kropiwińskim zakładał fundację działającą w sektorze społecznym, a wcześniej jeszcze 10 lat temu afera Arlegu, Robert Kropiwiński był dyrektorem w tej samorządowej spółce, a pan Szymon Gawryszczak był prezesem i współwłaścicielem firmy, która otrzymywała zlecenia z tej spółki, a cała sprawa jak wybuchła doprowadziła do rozwiązania struktur PO w Legnicy, którymi kierował Robert Kropiwnicki. No i to jest Przypadek? właśnie, panie redaktorze, no to jest przykład, że nawet sama Platforma Obywatelska stwierdziła, że doszło do jakiejś nieprawidłowości, skoro, skoro rozwiązali struktury. I teraz te osoby zamieszane w tą aferę Arlegu pełnią ważne funkcje państwowe. Jedna osoba, również pan minister Kropiński, jako wiceminister aktów państwowych, a druga osoba na stanowisku szefa totalizatora sportowego, czyli spółki z kolejnej spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa 100%, jest monopolistą de facto na tym rynku. No ja jestem bardzo ciekaw, jeszcze mając na względzie informacje, które pan redaktor przekazał, że to pan zgodnie z zarządzeniem kompetencyjnym, to wynika wprost z dokumentów. Z 1 lipca tego roku. Wynika, że pan minister Kropiński nadzoruje totalizator sportowy. Co to oznacza? Ale Szymon Gawryczak został członkiem zarządu, kiedy nadzorował totalizator formalnie Borys Budka jako minister. Nie, ma to, nie ma to znaczenia. No, w tym momencie kwestie związane związane ze skwitowaniem instrukcjami nawalne zgromadzenie na zgromadzenie wspólników przepraszam bo taka jest struktura w spółce ZO podpisuje pan minister Kropiwnicki czyli serdeczny przyjaciel wiceprezesa zarządu totalizatora jest to sytuacja Ale wiceprezes totalizatora twierdzi taki... że nie ma ostatnio zbyt intensywnych relacji z wiceministrem Kropiwnickim ale kończmy już tę to... na pewno na pewno wierzymy na pewno i widzowie republiki wierzą panu wiceprezesowi który tak dziwnie. Trafem trafił do totalizatora sportowego, czyli jednej z większych spółek Skarbu Państwa, tylko i wyłącznie na piękne oczy i pewnie ze względu na kompetencje, które no Właśnie, ale panie pośle, bo mamy temat obsady spółek Skarbu Państwa przez ludzi związanych z obecną koalicją rządzącą. Rzeczpospolita ostatnio pisała o bracie Wojciecha Olejniczaka, o ojcu Sylwii Spurek, ale z drugiej strony ta sama koalicja mówi, że to wy jako PiS obsadziliście swojego człowieka na czele Polskiego Komitetu i z tego powodu te frukty cały czas płyną do Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, to jest szybko, jakaś absurdalna historia. Po pierwsze, PKOL wybiera, to związki wybierają w pkol prezesa. Ja chcę tylko przypomnieć, że skład tego zarządu pkol jest bardzo ekumeniczny. No, wystarczy przypomnieć, że wiceprezesem jest pan Korol. Jeżeli Państwo pewnie nie kojarzycie, pan Korol Olimpijczyk, który tak się okazuje, panie redaktorze, szanowni Państwo, że był ministrem sportu za czasów Platformy Obywatelskiej, był posłem nawet za czasów Platformy Obywatelskiej. W tym samym zarządzie jest pan Leszek Blanik, który jest byłym posłem Platformy Obywatelskiej, jest pani Otylia Jędrzejczak która jest członkiem która była członkiem komitetu honorowego pana Bronisława Komorowskiego jest pan Kotowicz który również był członkiem Honorowego. No dobra, ale komitetu. dzisiaj Sławomir Nitras minister sportu zwołuje konferencję gdzie no właśnie wytacza działa przeciwko prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego no. Ale Telewizja Republika nie jest wpuszczana na tą konferencję. Jak to jest? Panie, panie redaktorze, to ja po pierwsze chciałem się odnieść do tej konferencji pana, pana ministra Nitrasa. No, pan minister Nitras tak naprawdę kompromituje się kolejny raz, bo on zapomniał o jednej podstawowej rzeczy. To minister sportu dystrybuje środki, które trafiają do związków. To minister sportu przeznacza te środki. No i my byśmy chcieli również poznać wydatki, które przeznaczył pan minister sportu właśnie na poszczególne komitety olimpijskie, i także chcielibyśmy poznać to, co pan minister Nitras oczekuje od członków PKO-u i związków sportowych. Bo poprosił o to, żeby przedstawić, kto pojechał do Paryża na olimpiadę, ile śro... na igrzyska olimpijskie, ile środków zostało wydatkowanych, w jakich hotelach spali. To ja, panie redaktorze, chciałbym takie same informacje uzyskać od pana ministra Nitrasa. Kto tam był? Dlaczego pan... Z jak... Za jakie pieniądze pan minister Nitras tam poleciał? Z kim się spotykał? Jaka była jego agenda? A co robił pan wicepremier Gawkowski podczas tych igrzysk? Bo tam brylał... No było, ale twierdzi, że oddał pieniądze. Znaczy, czy odda no, przynajmniej? Pan? No to sprawdźmy to pokażmy te dokumenty. Złożył pan w tej sprawie interpelację? Tak, jak najbardziej. Zgłosiliśmy zapytanie w tym zakresie do pana ministra Nitrasa, My do pana czekamy. ministra do pana ministra Gawkowskiego. Chcemy szczegółowe zastawienie, bo panie redaktorze trzeba piętnować tą olbrzymią, obrzydliwą to, hipokryzję pośle, ze strony pana czekamy, ministra Nitrasa. Czekamy na odpowiedź. Pytanie, jak pan komentuje, że Telewizja Republika po raz kolejny nie jest puszczana na konferencję członków rządu Donalda Tuska. Już za, za to, co robiło Ministerstwo Kultury resort musi przeprosić Donald wpuszcza nas na swoje konferencje teraz Sławomir Nitras wpisuje się dokładnie w to samo. Panie redaktorze oni się boją naprawdę trudnych pytań. Ja pamiętam Rafała Trzaskowskiego, który mówił o tym, że po to są te wybory, żeby nie zadawać tych pytań. Ja pamiętam Rafała Trzaskowskiego, który mówił o tym, że gdyby ktoś, gdyby nie przeszkadzały media, to oni by byliby piękni. No to jest właśnie przykład tego, w jaki oni kategoriach funkcjonują. Tusk jest przyzwyczajony do takiego Klosza medialnego. Nie, nie, nie może być takiej sytuacji, że na konferencji prasowej ktoś mu zada pytanie merytoryczne, wykraczające poza pytanie, panie premierze, jaka ładna pogoda, panie premierze, jaki pan przystojny, wspaniały i ma pan medry 90, jaki jest pan. Ale to pojemność pa, zwany. To, to, chcieliśmy... to się sprowadza, panie redaktorze, do tego, że Telewizja Republika jest jedyną obecnie telewizją, która zadaje pytania. W punkt. Tak a my chcieliśmy zadać pytania i zadajemy pytania dotyczące tej komisji, która ma badać rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce. E, no i już na sam koniec, bo już trochę nas czas dogonił, a chciałem pana o to zapytać. E, czym pana zdaniem ta komisja się przez ostatnie dwa miesiące zajmowała? Panie redaktorze, ta komisja została powołana 21 maja. 21 maja, dziś de facto 3 mija miesiące. 3 miesiące od powołania. Po miesiąc. Ale to nie jest, panie redaktorze, błąd, bo ta komisja de facto nic nie robi. Wiemy o tym doskonale. A dlaczego nic nie robi? Zaraz o tym powiem. Wiemy o tym doskonale, że koszt funkcjonowania tej komisji miesięcznie to jest w granicach 200 tysięcy. No, ponad. Nawet. Bo to w ściśle jawne już było to Państwo to podobałyście. Ja bym chciał Państwu pokazać. To jest podsumowanie pracy, świstek papieru który, jedna kartka, a cztery, w której są zawarte podsumowanie pracy tej komisji. Z czego wynika, że jedyny wniosek z pracy tej komisji to jest to, że państwo polskie rekomenduje, znaczy komisja rekomenduje, żeby organy ścigania, w tym prokuratora, e, zakazały propagowania rosyjskiej tej wojny dezinformacyjnej. No, zapłaciliśmy za to 600 tysięcy. No dobrze, ale to jeszcze muszę tysięcy. ostatnie pytanie, już ostatnie, ostatnie panu zadać. No. A jak się ma do tego historia Pablo Gonzaleza, WL well, Pawła Rubcowa? No, Panie redaktorze, to jest właśnie to, o czym mówimy. Zamiast się skupić na realnych kwestiach, takich jak zajmowała się prawdziwa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, czyli umowy SKW z FSB, roli Pytla, Duszy, stróżyka, który stoi na czele teraz tej komisji, ruskiej Komisji Tuska, zamiast zadawać pytania odnośnie Pablo Gonzaleza, zanim ustalić, panie redaktorze, jacy politycy właśnie spotykali się z Pablo Gonzalezem, Politycy koalicji obywatelskiej, którzy dziennikarze, którzy tak Pięknie bronili Donalda Tuska i atakowali rząd Prawa i Sprawiedliwości za rzekomą niepraworządność i różne inne wymyślone rzeczy, którzy się spotykali właśnie z pułkownikiem gieru rupcowym. Niestety, panie redaktorze, ta komisja się tym nie zajmie. A wie pan, dlaczego się tym nie zajmie? Bo nie jest to w interesie Donalda Tuska. I to jest niestety patologia. Ale władzy. my, panie pośle, pytamy ja mogę Państwu zdradzić, że dzisiaj jeden z wpływowych polityków koalicji obywatelskiej otrzymał pytanie. Pytania właśnie o spotkania z Pablo Gonzalezem. Mamy nadzieję, że pan polityk odpowie na te pytania i nie będzie nic ukrywał. No ale to się okaże, będą państwo pierwsi wiedzieć, jakie odpowiedzi otrzymaliśmy. A tymczasem bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja zapraszam na moment przerwy i republikę teraz.